A teraz podejdę do takiej gorszej sprawy dla pana prezydenta. Ponieważ tu wszyscy mówią o zwijaniu Konina, o wszystkim, ja uważam, że coś dobrego musi się dziać w mieście Koninie. Skoro powstaje związek zawodowy w Urzędzie Miasta, to jest sensacja na całą Polskę w Koninie. Dlaczego powstaje? Czy ktoś sobie zadał to pytanie? Ja mam to pytanie, dlatego że wpłynęły pewne dokumenty do Biura Solidarnej Polski, do ministra Wosia, które zostały przekazane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Co się dzieje? Połączenia, to wszystko, co się dzieje. Słuchajcie, panowie prezydenci, trochę przykro to mówić w tym gremium, ale należy powiedzieć, nie wolno zastawiać się prokuratorom. Nie wolno po prostu robić tego, co robicie dla społeczeństwa, bo ci związkowcy, którzy to założyli, mają naprawdę wiele rzeczy i argumentów, które będą uderzać. Będą uderzać. A ten pan, który złożył do ministra sprawiedliwości, o to poprosił, żeby zająć się prokuratorą okręgu byłego Konińskiego, ja wiem, bo znam ten temat dość doskonale. Musi to być. Nie może być rodzinnych układów, panie prezydencie, w mieście. O konkrety powiem panu na piśmie konkrety. Nazwiska wszystko, tylko nie teraz. Nie, proszę pana, tu w teczce są dokumenty, zaraz panu pokażę. Bez dyskusji. I proszę tego nie mówić, że pan nie wie, o kim mówię. Dziękuję ślicznie.